Witajcie kochani, zapraszam Was dzisiaj z Magdą na tak, mój pierwszy raz. Ten tak będzie zarówno na moim kanale, jak i na kanale Madzika. Tak składa się z 16 pytań. No i co? Będziemy przynajmniej próbowały na nie odpowiedzieć. Zaczynamy. Zaczynamy. Pytanie pierwsze, czy rozmawiasz jeszcze ze swoją pierwszą miłością? Ja nie. Ja też nie. Też nie. Nawet nie wiem, co się dzieje z nim. Dwa, jaki był Twój pierwszy napój alkoholowy? Ja szczerze mówiąc nie pamiętam. Nie wiem, może jakieś piwo? Moja była chyba, wiecie co, kieliszek wódki, pamiętam. I to chyba taki, właśnie siedzieliśmy przy stole z dziadkami i dziadek dał tam, jak miałam, nie wiem, może 13-14 lat. Znaczy nie dał, tylko postawił, a ja sobie chypnęłam, nie? To tak mi się wydaje, tak było. Czy jaka była Twoja pierwsza praca? Moja pierwsza praca, to pracowałam w rodzinnym biznesie. Pracowałam, na początku sprzedawałam widokówki, a później prowadziliśmy taki mały bar i w tym barze też pracowałam. A moja pierwsza praca to było zbieranie truskawek i sprzedawałam, pamiętam. No, tak, ja powiem, fajnie wspominam te zbiory truskawek, bo zawsze się coś działo na tym. Ja znowu, jak sprzedawałam te widokówki, to sprzedawałam je w Łebie i bardzo dużo ludzi wtedy poznałam, naprawdę. No. Bardzo miło wspominam te czasy. 4. Jaka była pierwsza osoba, która do Ciebie dziś napisała? A co, SMS-a chyba, tak? Czy wiadomość? To znaczy, SMS-a nikt mi nie przysłał, natomiast pierwszą wiadomość, którą odczytałam w komputerze, to była od Ciebie ze wczoraj. Aha, a u mnie pierwsza osoba napisała, to poczekaj, ja dzisiaj w ogóle z nikim nie pisałam. No chyba z Tobą, tylko pisałam to dzisiaj z Tobą. Nie, rozmawialiśmy tylko przez Tobą. Nie, to żadnej wiadomości nie czytałam dziś. O, pierwsza wiadomość to było dzisiaj od TVN-u, dostałam SMS-a, żeby zagłosować i coś tam wygrać. To tak. 5. Jaka była pierwsza osoba, o której dziś pomyślałaś? No ja o Tobie. No a ja o niej, bo jak obudziłam się, jadę do Oli. O, zaraz Madzik przyjeżdża, trzeba wstawać. No. 5. Jaka była pierwsza osoba, o której dziś... Aha, to było. 6. Gdzie po raz pierwszy leciałaś samolotem? Do Egiptu. A do Irlandii. No, pierwszy mówił tutaj Irlandii. Ja uwielbiam latać samolotem. Ja nie wiem, czy teraz bym wsiadła. O nie, nie wiem. Ciężko chyba, jakbym musiała lecieć tylko. 7. Gdzie po raz pierwszy zostałaś na noc? Chyba u dziadków. No, u mnie też będzie u dziadków. Chociaż wam powiem szczerze, fajnych miałam dziadków, ale generalnie nie lubiłam tam zostawać na noc i w ogóle nie lubiłam zostawać tam na wakacje. Jakoś tak nie wiem. Ale ci powiem, że ja też nie miałam taką fazę, że ten... Ja po prostu jestem i będę niesamowicie emocjonalnie związana z rodzinnym domem dlatego w domu się czułam zawsze najlepiej. 8. Kto był pierwszą osobą, z którą dziś rozmawiałaś? Ja chyba do Ciebie zadzwoniłam. A ja pierwszy... No to jeżeli ten, to do mnie zadzwoniłaś, to pierwsza rozmowa była z Tobą też, moja też. 9. Co było pierwszą rzeczą, jaką dzisiaj zrobiłaś? Jak wstałam, to od razu poszłam, szybko się umyłam, ubrałam, bo nie byłam pewna, o której przyjedziesz, więc chciałam być gotowa. Ona dzwoni rano, halo Magda, ty już się szykujesz, już jedziesz? Ja mówię tak, no bo ja nie wiedziałam, o której już jesteś. No bo już mi się godziny pogiskały. A ja co było pierwszą rzeczą, jaką dzisiaj zrobiłam? Nakarmiłam psa rano. Albo odebrałam telefon do Doli, też może być. 10. Jaki był pierwszy koncert, na którym byłaś? Na pierwszy koncert, na którym byłam. No ja pamiętam, ja wiem już. U mnie Boże, ty powiedz pierwsze. U mnie były Czerwone Korale. Bratanki. Bratanki, tak. To aha. Pamiętam, jak dziś ten utwór Czerwone Korale. A ja byłam na pierwszym koncercie swoim, który był w Łebie. I to był zespół, który śpiewał taką piosenkę Coco Jumbo. Nie wiem, czy pamiętacie. Ja je Coco. I taka blondynka. I taka ciemnoskóra była i też taki chyba ciemnoskóry piosenkarz i oni tak naprawdę chyba tylko tą piosenkę mieli. Ale ja nie wiem. Pamiętam, że oni przyjechali do Łeby i właśnie byłam na tym koncercie z kuzynką. Fajnie było, bardzo dużo ludzi było. 11. Pierwsza złamana kość. Nigdy nie miałam złamanej kości. Ja niestety miałam lewą, prawą. Aż i tyle razy? Kostkę, i białą skręconą kostkę, no ale pierwsza była lewa, nie? Tyle razy miałeś złamanie? No. Ja miałam tylko raz nogę zwichniętą, ale jeśli chodzi o złamanie, to nigdy, nic. No, ja to zawsze byłam lewus. 12. Pierwszy piercing.
Kolczyk w pępku i tylko. Nie mam uszu przekutych, co może Was zdziwić, ale nie mam i nie chcę mieć przekutych uszu. Miałam przekuty pępek, niestety później miałam taką dosyć poważną operację i niestety musiałam ten kolczyk wyciągnąć i później się okazało po tej operacji, że po prostu nie mogłam uszku włożyć. Mhm. A u mnie pierwszy piercing to były uszy, a uszy i tylko uszy mam w sumie przebili ten. Kiedyś tam jeszcze próbowałam coś z kolczykiem w nosie, ale sama oczywiście, ale na szczęście to jakoś wyszło mi z głowy. 13. Pierwsze państwo za granicą, do którego pojechałaś? Niemcy. U mnie było Irlandia, pierwsze państwo, no. Nie, przepraszam, jak byłam w górach na wakacjach, to weszliśmy na Babią Górę, a jak wiadomo, Babia Góra po lewej stronie ma Słowację, a po prawej masz Polskę. No i byłam na Słowacji, no jednym krokiem. 14. Pierwszy film, który pamiętasz? Niekończąca się opowieść. O mnie Dirty Dancing. I to był film, na którym byłam z moim tatą w kinie. Jeszcze w kinie Millennium, którego już nie ma. W którego zrobili Biedronkę. Tak, teraz? Którego zrobili Biedronkę. I to był pierwszy film, który tak naprawdę pamiętam. Pierwszy. Znaczy ja nie oglądałam. Może oglądałam, ale już nie pamiętam. Na pewno, to jak taki chłopiec na takim psie leci. Oglądałam, no to już pamiętam. 15. Pierwsza uwaga w dzienniczku. No oczywiście w szkole podstawowej zagadanie. U mnie po prostu były same uwagi. A teraz wiecie, uważaj, bo ja cię teraz zagnę. Jak dostałam pierwszą uwagę, to była za pobicie kolegi. Nie dziwi cię to, nie? Chyba nie, chyba nie. Ja to powiem wam szczerze, że ja z dziewczynami nie lubiłam przebywać, wolałam chodzić gdzieś po drzewach i... Ja też generalnie, ale ja byłam pyszna gaduła, więc... 16. Pierwszy współlokator. Oj, to mój były, tak szczerze mówiąc. No, on mnie pierwszy współlokator. I dobrze nawet, że razem zamieszkaliśmy, bo wyszło dużo takich rzeczy. Jak się z kimś zamieszka, to tak naprawdę później się go poznaje, wie jak on jest naprawdę, nie? Dokładnie. Jaki on jest naprawdę. Dokładnie. A mój pierwszy współlokator to był mój partner obecny do dnia dzisiejszego, także no. Dobra, kochani, to by było wszystko. Tak się skończył. 16 pytań. Szybko jakoś to poszło. No bo wiesz, ze mną to już zawsze wszystko szybko. Dziękujemy Wam za uwagę i zapraszamy Was do kolejnych naszych filmików. Buziaki, no, pa, pa. No i dobra. Dobra, jeszcze...